Witam Was bardzo serdecznie w 23 rok marcu. Ja dzisiaj wstałam również koło godziny 8 i muszę Wam powiedzieć, że po 5 dniach już wstawało mi się naprawdę dobrze. Mimo wszystko mam dzisiaj troszkę nieciekawy nastrój. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Po pierwsze, jest godzina około, teraz godzina 9:30, a jest tak strasznie pochmurno za oknem, jakby była noc. Co prawda jeszcze widzę, że aparat jakieś światło łapie, ale nie dajcie się zmylić, mam też włączoną jedną żarówkę, żeby nie było tutaj, wiecie, ziarna na kadrze, bo nie lubię tego efektu. I po prostu jestem zdołowana, bo mam nadzieję, że nie będzie wieczorem padać. Chciałam iść na drogę krzyżową nowym wózkiem, a bez tego to nie będzie takie proste. Więc mam nadzieję, że po prostu nie będzie lało. Druga, a jeszcze jest taka ciekawostka, że u nas jest bardzo często tak, że na drogę krzyżową leje. I to jest już taka troszkę mała tradycja. W zeszłym roku mi się udało, było zimno, ale nie padało. Więc mam nadzieję, że w tym roku również się uda. Druga rzecz to taka, że miałam mieć dzisiaj o 10:00 szkolenie, ale zostało ono przełożone na poniedziałek, bo osoba, która mnie szkoli, ta pani miała jakieś inne ważne zadania w firmie, dlatego szkolenie będę miała dopiero w poniedziałek. I szczerze mówiąc, właśnie w takich chwilach, kiedy trochę zmienia mi się plan dnia, zmieniają mi się plany, zastanawiam się w takim momencie, czy w ogóle warto nagrywać daily vloga, tym bardziej jak się na przykład nic nie będzie działo. Ale stwierdziłam, że jednak pierwsze wyjście wózkiem nowym, elektrycznym jest warte uwagi, więc po prostu nagrywam dla Was tego daily vloga. Być może on będzie krótszy, nie będzie miał tych 20 minut, może 10, ale chciałabym po prostu ponagrywać. Powiem Wam szczerze, że jestem z siebie dumna, bo od powrotu z choroby, chyba od poniedziałku nagrywam vlogi, tak, to już jest 5 vlog. I nie mam jakiegoś takiego zmęczenia materiałem, co się często zdarza właśnie w vlogmasie, że już tego 5 dnia przychodzi taki kryzys. Dzisiaj co prawda myślałam, czy warto nagrywać, ale to dlatego, że po prostu staram się, żeby te vlogmasy były jakoś treściwe i sensowne. Ale nadal mam ochotę nagrywać i zobaczcie, ta ochota wygrała, bo odpaliłam dla Was aparat, więc naprawdę super. Myślę, że dzisiaj sobie postawię trochę na odpoczynek i ogarnięcie YouTube'a i różnych innych rzeczy, bo jutro będę miała naprawdę zwariowany czas. Na godzinę 17:20 muszę być wyrobiona, umalowana, zmontowanym najlepiej vlogiem opublikowanym dzisiaj, a że dzisiaj wrócę późno, a jeszcze wczoraj wieczorem mi się przypomniało, że jest mecz, więc pewnie położę się bardzo późno spać, a rano będę miała trochę rzeczy do zrobienia, więc coś czuję, że jutrzejszy dzień będzie jak zawsze przedimprezowy, czyli na wariackich papierach. Dodatkowo tak, zostałam wprowadzona w błąd i przez to Was również wprowadziłam w błąd, ale jesteście czujni, mnie poprawiliście. Zmiana czasu jest w ten weekend. Powiem Wam, skąd to się wzięło. Ja może Wam pokażę, to mam nadzieję, że mogę Wam to pokazać. Ponieważ kilka dni temu właśnie moja babcia powiedziała do mnie, że właśnie jest zmiana czasu w tą niedzielę wielkanocną, wiecie, z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę, a w kalendarzu, w telefonie, nie wiem czy to dostrzeżecie, mam wpisane, że zmiana czasu jest 25 marca, czyli tak jak powinno być. Dlatego nie spojrzałam, wiecie, w telefon, tylko po prostu zaufałam babci na słowo, a babci widać się tygodnie pomyliły, kiedy są święta, albo ja ją coś źle zrozumiałam, bo tak też może być, że po prostu źle zrozumiałam moją babcię i wyszło z tego nieporozumienie, przez co Was też chciałam wprowadzić niechcący błąd. Ale to jest śmieszne, bo to jest zmiana czasu, kiedy kradną mam godzinę, a ja w tym czasie będę na imprezie, więc co prawda chyba nie będę aż tak długo na imprezie tej trzeciej, ale mimo wszystko, wiecie, będę godzinę krócej spała, więc coś czuję, że ta niedziela będzie ciężka. Dobra, ja myślę, że powoli pójdę montować dla Was vloga. To jest jedyny plus, że nie mam szkolenia. Vlog będzie dość szybko, bo wczoraj nie zdążyłam go zmontować, a dzisiaj po prostu teraz usiądę, zmontuję i odezwę się do Was później. Jest około godziny 13:30, a ja właśnie dostałam nowy glossy box. Przed chwilą wrzuciłam Wam zdjęcie na Instagram. I tutaj chciałabym też pokazać te produkty. Nie chcieliście, żeby było otwieranie takie na żywo pudełka, bo to podobno zajmowało zbyt dużo czasu, ale teraz w tym daily vlogu bardzo chętnie się wypowiem na temat produktów, bo to pudełko
jak mam być szczera, jest dla mnie bardzo przeciętne. Są produkty, które są super i które bardzo chętnie przetestuję, ale są też produkty, które mi się zupełnie nie sprawdzą, więc tak średnio. Ostatnie 3 pudełka były naprawdę fajne, a w końcu musiało się chyba trafić po prostu takie troszkę gorsze, oczywiście dla mnie. Jeżeli zamawiacie Big Glossy, to możecie mi napisać, czy wam się to pudełko podobało, czy też nie. Pierwszą rzeczą, z której najbardziej się chyba cieszę, jest to peeling Body Boom i to jest akurat kokosowy. Co prawda ja nie lubię kokosu, ale nie lubię go jeść. Zapach jeszcze tak bardzo mi nie przeszkadza. Chociaż nie ukrywam, jak przeczytałam, że tam było jeszcze, można było trafić truskawkowy lub grejpfrutowy, to wolałabym jakieś z takich zapachów, ale spoko. Ogólnie to chciałam bardzo przetestować te peelingi. I co prawda dostałam od koleżanki na urodziny mango, więc myślę, że najpierw tamten zużyję, ale bardzo super, że dostałam właśnie taki peeling. Bardzo super, jaka po prostu idealna polszczyzna. Bardzo się z tego powodu cieszę i po prostu na pewno to zużyję. Druga rzecz to jest lakier brudowy Neonay. I ja dostałam tutaj kolor Lavender Morning i ja wiem, że ten kolor jest bardzo popularny i dużo osób go chciało dostać. Ja wolałam dostać jakieś ciemniejsze granaty, ale mimo wszystko myślę, że albo dam to ten lakier koleżance, która robi mi paznokcie, albo po prostu będę sobie robić ten lakierem paznokcie, zobaczę. Bo jeżeli jej dam, to i tak ona mi zrobi nim paznokcie. Nie wiem, czy po prostu go sobie zostawię w domu, czy też po prostu dam, żeby szybciej go zużyć, zobaczymy. Ale na pewno za jakiś czas, jak ściągnę te paznokcie, nie wiem, czy po prostu pójdę wtedy na uzupełnienie, czy poproszę koleżankę, żeby zrobiła mi tym lakierem. Ale za jakiś czas na pewno zobaczycie go na moich paznokciach, więc z lakieru akurat się cieszę. Kolejna rzecz, z której się bardzo cieszę, to jest Vichy Aqua Thermal Rich Cream i bardzo się cieszę, że dostałam krem najbliżający, taką małą próbkę, bo ogólnie skończył mi się mój krem na dzień i chciałam właśnie coś bardzo nabliżającego i chciałam po prostu coś dobrego przetestować, a Vichy to są podobno bardzo dobre kosmetyki, więc chętnie sprawdzę, czy mi się ten krem sprawdzi, bo jak tak, to kupię sobie po prostu duże opakowanie. A jeżeli znacie jakiś dobry krem nawilżający, to możecie mi pisać. Kolejna rzecz, to trochę mnie rozczarowała, jest to po prostu pomadka nawilżająca do ust. Troszkę bez sensu, że przyszła teraz, a nie w momencie, kiedy naprawdę potrzebowałam pomadki, jakiś tam miesiąc, dwa miesiące temu, bo kupiłam sobie tą z... Kurczę, z czego kupiłam tą pomadkę? Napiszę wam na dole, nie pamiętam firmy, ale tą popularną i bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza. Tu mam nową pomadkę, nie wiem, czy sobie zostawię na przyszłą zimę, muszę zobaczyć, do kiedy ona ma datę ważności. O, do grudnia 2019. To chyba ją zostawię po prostu zamkniętą i na przyszłą zimę zużyję, bo na razie nie mam takiej potrzeby, bo w domu mam iOS, w torbie też mam iOS, więc tak na luzie. A to kolejna rzecz, która mi się zupełnie nie sprawdzi, pewnie jak wszystkie produkty do włosów powątruję do mojej siostry, bo jest to intensywnie regenerujący preparat do włosów zniszczonych. Ja co prawda nie mam włosów zniszczonych i też nie używam takich preparatów, bo one mi obciążają włosy i jak już to użyłam, po prostu tylko odżywki, więc ten produkt na pewno komuś dam, najprawdopodobniej mojej siostrze. Ona uwielbia wszystkiego rodzaju produkty do włosów, więc super. No i dodatkowo dostałam chusteczkę, tutaj jak ona się nazywa dokładnie? Chusteczka do samoopylająca do twarzy. Nie wiem, czy ją zużyję, trochę się boję, że wyjdę pomarańczowa. Jeżeli mieliście tę chusteczkę, to możecie mi napisać, czy warto próbować, czy jest dobra, czy nie. Może się kiedyś skuszę, zobaczę. No i dodatkowo tutaj jeszcze była próbka jakiegoś boostera, właśnie też z Vichy. Nie wiem, co to jest, muszę poczytać dokładnie w tej karteczce, która przyszła. To na pewno też zużyję, zobaczę, co to jest. I tak się prezentuje zawartość pudełka. Tak jak widzicie, z 3 produktów jestem zadowolona i to bardzo, a reszta jest tak średnio. Troszeczkę wkurza mnie to, że po prostu jest bardzo mało produktów pełnowymiarowych. Bo tak naprawdę pełnowymiarowa jest pomadka, chyba za 7 zł. Pełnowymiarowe jest to serum do włosów, to jest taki droższy kosmetyk. No i lakier. A tak to produkty są raczej, wiecie, próbkowe, więc ten krem też jest mniejszej pojemności, więc troszeczkę słabe. A dopiero się skopnęłam, że krzywo stoicie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie trochę przechylony kadr, ale czasami mam problem z tym statywem. Ta śrubka nie do końca dobrze trzyma, ale wiecie, czego oczekiwać od statywu za 15 zł.
I teraz na pewno zjem obiad przed godziną drugą, bo szczerze mówiąc jestem głodna. A na obiad mam mój ulubiony piątkowy, jeden z ulubionych piątkowych obiadów, czyli po prostu ziemniaczki i śledzie w śmietanie. Uwielbiam taki obiad i tak wiem, ryba i do tego jeszcze śmietana i sos, ale ja uwielbiam taki obiad, najbardziej mnie syci, zawsze jestem z tego powodu bardzo zadowolona, dlatego z ogromną przyjemnością zjem sobie, później muszę opublikować film, bo coś strasznie długo mi dzisiaj szło montowanie filmu, więc teraz go po prostu opublikuję. Mam nadzieję, że nie będzie się już wrzucał zbyt długo. Chociaż ostatnio nie wiem czemu poprawiłam jakość internetu, ale filmy wrzucają się mimo to dość długo, więc troszkę to jest słabe. O dziwo, w tym pokoju jest dość jasno i nie muszę się doświetlać lampami. To jest naprawdę pozytywne. Film wszedł godziną temu około, tak, bo teraz jest 5:10, a nie mam komórki, bo się ładuje, a film wszedł około godziny chyba 16:10, bo trochę guzik zajął mi czasu i musiałam się z nim pobawić, bo strasznie, wiecie co, był taki przytulaśny i kiedy, nie wiem, nagrywałam czy pokazywałam wam produkty z właśnie Big Glossy i robiłam zdjęcie w szczególności i otwierałam paczkę, to po prostu miział się cały czas do mnie i mówię, dobra, poświęcę go tu trochę czasu, dlatego też film był lekko opóźniony. Pamiętajcie, jak film jest opóźniony, to przeważnie z powodu guzika, ale to jest oczywiście żartem. Udało mi się też załatwić fajną umowę na telefon i myślę, że właśnie o tym wam troszkę więcej opowiem, bo tak jak wam wspominałam, 30 kwietnia kończyła mi się umowa w Play i to była umowa, którą miałam podpisaną chyba 3-2 temu, jakoś tak. I to była umowa z telefonem i płaciłam ogromny abonament, bo 69,99 i to był stan nielimitowany. I szczerze mówiąc, już tak wysoka kwota przy braku pracy troszeczkę mnie, wiecie, dołowała, bo jednak to jest sporo pieniędzy. Wtedy to była naprawdę dobra cena za nielimitowany internet, za nielimitowane SMS-y, połączenia. A w tej chwili jednak te cenniki się pozmieniały. Po drugie, mam teraz Honora, którego mam rok i bardzo dobrze mi się sprawdza, więc nie było sensu brać kolejnego telefonu. Co prawda, jeżeli ktoś z rodziny by potrzebował telefonu, to bym wzięła, ale nie było takiej potrzeby, bo właśnie Sony Xperia oddałam, bo ktoś potrzebował i teraz po prostu mamy już, wszyscy są wyposażeni w telefon, a ja mam też dobry telefon, więc nie było sensu. I podpisałam, tak jak wam mówiłam, w poniedziałek rezygnację, ale strasznie mnie molestowali z biura obsługi i wydzwaniali, proponowali, ale mówiłam, że po prostu ich propozycja na 30 zł jest no jednak nie korzystna dla mnie, bo na przykład w New było za 29, a jeżeli się nie dzwoni, czy na przykład nie pisze tyle, to rachunki są niższe. Tak samo w Pluszu chyba była fajna oferta za 25 zł. I dlatego chciałam po prostu przejść do Plusza, ale dostałam promocję i udało mi się załatwić taką umowę, że mam za 25 zł nielimitowane wszystko. Co prawda internet mam 10 giga, a po skończeniu tych 10 giga przychodzi na 3G, więc troszeczkę wolniejsze. Ale jak mi pani z biura obsługi sprawdziła, to ja zużyłam przeważnie 4 giga w miesiącu, więc tutaj nie ma problemu. Dlatego jestem zadowolona i wycofałam dzisiaj właśnie przed chwilą rezygnację. Przez infolinię podpisałam nową umowę i ona jest na 18 miesięcy, więc to spokojnie ten telefon mi wystarczy. Ja podejrzewam, że jeżeli będę zmieniać telefon, to i tak go kupię na wolnym rynku, bo to się bardziej opłaca. Jak policzycie sobie kwotę, którą dopłacacie do abonamentu i miesiące, to i tak wam wychodzi na to samo, więc bez sensu brać zupełnie w sieci, bo przeważnie te telefony i tak przy abonamentach nie są ciekawe. Dlatego po prostu cieszę się, że udało mi się załatwić fajną umowę na telefon i tak naprawdę już będę miała ten rachunek niższy, bo jakoś tam już przeszłam na tą nową umowę, przez te kilka dni będę miała ściągniętą tą cenę starą i będę miała po prostu niższy rachunek, a od przyszłego to już będzie te 25 zł. Więc bardzo się cieszę. Jak widzicie, czasami jak się wycofa nie wiem, złożyć rezygnację, czy po prostu próbuje się wyjść z jakiejś sieci, to potem proponują wam naprawdę dobre warunki i myślę, że warto próbować sobie załatwić jak najlepsze warunki, no bo jednak każdy dzisiaj liczy pieniądze, no nie oszukujmy się, jak to się mówi, grosz do grosza będzie kokosza. Ja za niedługo wychodzę, bo okazało się, że muszę jeszcze coś załatwić i muszę wam powiedzieć, że troszeczkę czuję niepokój. Wiadomo, nie jestem do końca pewna, bo stary wózek co prawda był trenowy, ale już wychodziłam nim wiele razy i wiedziałam czego się spodziewać,
A tym wózkiem widzę pierwszy raz na dwór i szczerze mówiąc troszeczkę się niepokoję, ale wiadomo, trzeba się przełamywać. Myślę, że teraz jest to idealny czas, żeby po prostu się przełamać, spróbować czegoś nowego. Tym bardziej, że na drodze krzyżowej idzie się jezdnią, więc tutaj nie ma żadnego problemu. A wracać będę z paczką znajomych, więc też nie będzie problemu, w razie czego będzie miał mi kto pomóc. I to, że wiecie, czegoś się boimy, to nie oznacza, że trzeba tego nie robić. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, no tak, ale wózek masz od grudnia. Czasami strach gdzieś tam nas spowalnia, ale w końcu trzeba, wiecie, powiedzieć, nie, koniec tego, czas to zrobić i tyle. Dlatego ja powoli muszę się jeszcze przebrać, bo siedzę po domowych spodniach, a podobno jest zimno, tak mi siostra mówiła, więc chyba ubiorę jeszcze bawełniane rajstopy pod dżinsy, żeby nie zamarznąć, bo będę bardzo długo dzisiaj na dworze. Prawdopodobnie spóźnię się też na mecz. Po drodze jakby już będę wracać z drugiej krzyżowej, a właśnie, bo jeszcze wam nie mówiłam. W tym roku jest odwrotnie, pochodzimy z naszej parafii i idziemy do parafii sąsiedniej i tam jest zakończenie drugiej krzyżowej, więc jeszcze będę musiała wrócić do domu z drugiego końca miasta. Więc troszeczkę będę miała drogi, dlatego wracając na pewno się do was odezwę i potem jak wrócę do domu, to też na pewno się do was odezwę. Jestem już przed kościołem, jak widzicie, na nowym wózku. Muszę wam powiedzieć, że strasznie dziwnie się na nim jedzie, zupełnie inaczej niż na moim poprzednim. Mam dość ruchome siedzenie, bo można go też ręcznie pochylać i troszeczkę mi z tyłu dzwoni, ale mimo wszystko bardzo fajnie pokonuje krawężniki. Lekko się stresuję, chociaż już jak załatwiłam jedną sprawę i troszeczkę po mieście krążyłam, to nabrałam pewności siebie i już tak jeżdżę coraz pewniej, więc jest to super. Ale mam nadzieję, że po prostu po drodze krzyżowej powiem wam, że wózek jest spoko, terenowy i będę śmigać. Co prawda jeszcze boję się sama chodzić po mieście, ale mam nadzieję, że z czasem mi to minie. Dotarłam już do starego kościoła. Tak nazywamy parafię, z której tak naprawdę zrobiła się nasza parafia, bo Reda się podzieliła. I niestety muszę poczekać przed kościołem, bo do tego bardzo starego, ceglastego kościoła nie wejdę na wózku elektrycznym. Jak widzicie, to jest jeden z powodów, dla których rzadko wychodzę na tym wózku, bo na przykład mój kościół parafialny jest dostosowany, a tutaj niby jest podjazd, ale szczerze mówiąc bałabym się na tym wózku z niego korzystać. Dlatego jeszcze na pewno się do was odezwę z drogi, jak będę wracać do domu, bo widzę, że ludzie wychodzą i opowiem wam, jak mi się jechało. Jest dość ciemno, a ja już wracam do domu. Jest strasznie zimno, przemarzłam i chyba już się nawet zaczął mecz. Więc zastanawiam się jak najszybciej dotrzeć i muszę wam powiedzieć, że do tego wózka to ja się chyba będę długo na ulicy przyzwyczajać, jeździć zupełnie inaczej, siedzę z przodu, co naprawdę daje zupełnie inne wrażenie w jeździe, a krawężniki też inaczej pokonuje, więc do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Przez większość drogi krzyżowej tak naprawdę szłam bez moich znajomych, czyli jak ja to lubię mówić sama, ops, poczekajcie, nie tak wjechałam, okej, okay. I przez to też dość sporo rzeczy się nauczyłam pokonywać sama, ale stres był. Na pewno więcej wam opowiem z domu, bo mi ręka zamarza, więc odezwę się jak wrócę. Pewnie dziś w przerwie meczu. Jest około godziny 21:45. Ja wróciłam do domu pół godziny temu, czyli mniej więcej jak była 25 minuta meczu. Trochę przykro, że się spóźniłam, ale wiadomo, druga krzyżowa jest dużo ważniejsza. Co najmniej dla mnie oczywiście, wiadomo. Mecz Polska-Nigeria jest ciężki. Z tego co zdążyłam się zorientować przez 120 minut, naszej reprezentacji jest naprawdę ciężko, ale mam nadzieję, że wygrają i będzie chociaż 1-0. Ja strasznie zmarzłam, mam zrobioną gorącą herbatę. Poprosiłam też o zrobienie ciepłego termoforu, żeby położyć sobie pod stopy, wiecie, i ogrzeć. Bo najbardziej mi niestety zmarzły stopy. Pomimo tego, że założyłam pod dżinsy grube, bawełniane rajstopy i miałam jeszcze kozaki z fajnym futerkiem w środku, to mimo wszystko, wiecie, jak się siedzi na wózku i się nie rusza nogami, to jednak człowiek marznie. Jestem mega zadowolona z akumulatorów. Wyobraźcie sobie, że przyjechałam w tą i z powrotem praktycznie pół razy w jedną stronę i później pół razy w drugą stronę i tak naprawdę nie zgasło mi ani na moment jedno ze światełek. Mam cały czas wszystkie światełka, więc jestem mega zadowolona. Muszę wam powiedzieć, że to było ciężkie doświadczenie. Bardzo mi się podobało na drodze krzyżowej i tutaj bardzo przeżyłam ją duchowo, ale też było mi trudno, bo w pewnym momencie moja wspólnota kobiet poszła nieść krzyż na jednej stacji, chyba na drugiej czy na trzeciej. No i wtedy się zgubiłyśmy. Ja szłam gdzieś po prostu, wiadomo, z ludźmi, ale szłam sama, czyli bez moich znajomych.
I muszę Wam powiedzieć, że momentami było ciężko, bo ten wózek zupełnie inaczej jeździ. I nie chcę, żebyście mnie zrozumieli źle. On nie jeździ beznadziejnie, on jeździ fajnie, ale inaczej. I trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Największą zmianą jest to, jak w domu to nie robiło mi tak wielkiej różnicy, tak na dworze ogromną. Fakt, że po prostu te przednie kółka mam wycofane do tyłu i tak naprawdę ja siedzę na kołach przednich, bo zawsze było tak, że siedziałam pomiędzy tylnymi a przednimi kołami, a teraz siedzę na przednich kołach, w efekcie zupełnie inaczej się pokonuje krawężniki i chociaż wózek naprawdę ładnie pokonuje, to trzeba niektóre rzeczy robić z leciutkiego rozpędu. Dodatkowo trzeba wiedzieć pod jakim kątem. Jeszcze na drodze krzyżowej trudne było to, że wiecie, jak jadę sobie normalnie po chodniku, to sobie mogę studzielkę wyminąć. A jak się idzie w drugą krzyżową i ludzie na ciebie nachodzą z każdej strony, to nie zawsze jest możliwość wyminięcia tej studzienki, czy po prostu jakiejś innej przeszkody, więc jest momentami ciężko. Z powrotem wracałam z kolegą, który pomógł mi też wjechać do góry i muszę Wam powiedzieć, że muszę się nauczyć jeszcze. Jak zjeżdżać, mi się zjeżdża fajnie. Do góry wózek mnie niestety troszeczkę skręcił, więc było ciężko, ale no udało się. Muszę to jeszcze poszkolić. Poproszę siostrę, żeby kilka razy ze mną wjechała, to może się po prostu nauczę lepiej wjeżdżać. Ale wiecie, jest fajnie, bo mogę tam wózkiem wyjść, mogę wrócić, nie ma problemu, ale jednak do powrotu zawsze będę potrzebować jednej osoby, więc troszeczkę słabo. Ale lepsze to niż nic, prawda? Więc bardzo się cieszę, że się odłożyłam. Teraz pewnie z kilka dni będę chodzić na ręczny, żeby odpocząć psychicznie, ale wiecie, zupełnie inaczej się idzie po chodniku. Tak jak szłam załatwić tą sprawę przed drugą krzyżową, to szło mi się bardzo dobrze. Teraz jak wracałam z kolegą chodnikami, też szłam, rozmawiałam, jeszcze po prostu nagrywałam klipa i było wszystko spokojnie i nie było żadnego większego problemu. Więc myślę, że ten wózek ma potencjał i że naprawdę będzie mi się na nim bardzo dobrze na ulicy jeździło. Ale tak jak mówiłam, nie wszystkie rzeczy są dostosowane. Niestety do kościoła nie weszłam na zakończenie drugiej krzyżowej. Kolega jednak wpadł na pomysł i poszliśmy wokół kościoła i ksiądz z komunią do mnie wyszedł, więc to było bardzo fajne. Ale mimo wszystko, wiecie, no są problemy architektoniczne i czasami tego nie da się obejść. Właśnie skończył się mecz, niestety przegraliśmy i jest w tej chwili, jak widzicie, 22:48. Ja już czuję powoli zmęczenie. Myślę, że też wiecie, ten niepokój i lekkie zdenerwowanie, czy sobie poradzę na błysku, troszkę mnie zmęczyło. Mecz był no, troszkę słaby, delikatnie mówiąc. Niestety bramka dla nas nie została uznana. Potem z karnego Nigeria tutaj nam wybiła. I chociaż było sporo sytuacji, to jednak nie udało się wygrać. Kolejny mecz, jeżeli dobrze ogarnęłam temat, jest we wtorek. Mogę się mylić, muszę po prostu to jeszcze sprawdzić. Bo chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 27, ale to jest wszystko do sprawdzenia. Cieszę się jednak, że miałam taki fajny wieczór, że najpierw drugi krzyżowa, a później rodzinne oglądanie meczu. Szkoda tylko, że nie udało się wygrać. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał i że jesteście dumni, że staram się przełamywać jakieś tam swoje lęki i wiecie, coraz bardziej gdzieś być samodzielna i próbować nowych rzeczy. Mam nadzieję też, że mi kibicujecie. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Jeżeli ten film Wam się spodobał, możecie go udostępnić, będę wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już jutro, trzymajcie się, cześć!